No i dobra, kurde, powiem, że w oczekiwaniu na pociąg sobie dzisiaj troszeczkę pogadam o wczorajszym meczu Polonii Warszawa ze Stomilem Olsztyn. Wczoraj wiadomo, 1 sierpień, godzina 17, godzina W. Później na Konwiktorską przeniosły się troszkę obchody upamiętniające rocznicę powstania warszawskiego i tyle w tym temacie, bo na historii się praktycznie w ogóle nie znam. No i nadeszła godzina 18.15, a raczej godzina 18, tam nie wiem, 20 ileś, Stomil Olsztyn strzela bramkę. Strzela bramkę na 1-0. No i wielka konsternacja wśród kibiców warszawskiej Polonii zebranej na stadionie przy Konwiktorskiej w liczbie poniżej 2,5 tysiąca. I tu jest pytanie moje pierwsze. Drodzy działacze Polonii Warszawa, czy wy celowo nie mogliście zgłosić zorganizowanej imprezy masowej powyżej 2,5 tysiąca? Czy po prostu wam się nie chciało? Czemu kamienna trybuna była pusta? Czemu nie wpuściliście więcej kibiców? Na pewno dużo więcej kibiców mogłoby wejść. Chciałbym usłyszeć odpowiedzi na te pytania. Jeżeli te odpowiedzi na te pytania już padły, to sorry. Troszeczkę mi nie tak naciskam pytaniem, nie atakuję, bo wiem, że każdy ma swoje powody. A co do samego meczu? To trochę dramat. Powiem szczerze, że troszkę oglądałem mecz, oglądałem do 70 którejś minuty, bo po prostu później już nie mogłem. Mniej więcej skończyłem oglądać mecz w momencie, kiedy wchodził Fidziukiewicz. I to jest moje pytanie numer dwa. Dlaczego król strzelców ubiegłego sezonu całej drugiej ligi wchodzi jako rezerwowy? Ja wiem, że trener wie najlepiej, ja wiem, że zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje być. Szanuję, full respect. Ale dlaczego tak się dzieje? Czemu macie najlepszego napastnika ubiegłego sezonu tych rozgrywek drugiej ligi i on wchodzi i gra ogony? Totalnie tego nie czaję. 94. minuta, facet wyrównuje, ale słuchajcie, wygląda to kurczę słabo. Nie wiem, to jest dopiero druga kolejka, ja jestem nauczony, żeby nic na gorąco nie... żeby na gorąco niczego nie analizować i się w tym nie pogrążać. Tak jak wielokrotnie mówiłem, nie jestem kibicem Polonii, ale chcę tej Polonii w Ekstraklasie, więc chcę, żeby grała tam jak najszybciej. Chcę, żeby za 2 lata Polonia Warszawa grała już w Ekstraklasie i były derby z Legią. Jakie będą wyniki tych derbów? No przy obecnej gry Legii mogą być remisy. Nie ma problemu, ale dlaczego Polonia pomimo naprawdę świetnych transferów gra tak słabo? Co tam nie pyka? Co tam nie stykło? Co nie zadziałało? No nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, zrozumieć. To jest druga liga, to tam nie trzeba sezonowych, miesięcznych jakichś wyjazdów do Hiszpanii czy Portugalii, tam nie trzeba się zgrywać. Jeżeli macie naprawdę kilku lepszych zawodników niż reszta stawki, to już robi różnicę na starcie. Nie dam się oszukać przez piękne słowa trenerów, działaczy, że potrzebujemy się ograć, zgrać. To nie Liga Mistrzów, to nie jest Premier League, że tam po prostu działają jakieś minimalne, że tam powinny zadziałać jakieś minimalne detale. Nie, to jest druga liga, czyli trzecia klasa. Nie, sorry, to jest druga liga, czyli trzecia klasa rozgrywkowa w Polsce, sorry. To musi działać od razu. No, nie dam się oszukać i nie dam się bajrować w takie banialuki, jak nam się mówi od wielu lat. Mi się wydaje, że tak samo działa to w pierwszej, jak i w ekstraklasie. Jeżeli mamy zawodników, którzy troszeczkę są ponad, nie stan, ale ponad sportową jakby rywalizację, to te wyniki powinny od razu przychodzić. No naprawdę ta gra wczorajszej Polonii nie daje optymizmu na dalszą część, przynajmniej rundy jesiennej. Mam nadzieję, że następny mecz wyjazdowy już będzie dobry. Nie pamiętam, z kim grali, więc sorry najmocniej za to, nie sprawdziłem tego. Ale no tak nie może być. Jeżeli warszawska Polonia ma grać przynajmniej w barażach w maju przyszłego roku, to ta gra musi wyglądać lepiej. I momentami były zrywy, ale ogół meczu naprawdę był słaby. I ta 94. minuta tak naprawdę to była dekoncentracja bardziej obrońców Stomilu Olsztyn niż super gra ataku warszawskiej Polonii. I drodzy działacze, jeżeli mógłbym jeszcze raz zaapelować i ktokolwiek to obejrzy, bardzo was proszę, zróbcie tak, żeby można było wchodzić w większej liczbie osób na ten stadion. Niech kibice żyją tym futbolem, nawet tym drugoligowym, ale niech żyją, niech pomagają i wspomagają tę drużynę, bo Polonii jest miejsce w ekstraklasie, a nie w drugiej lidze. I oni takie mecze jak ze słabym Stomilem Olsztyn, też nie bójmy się tego powiedzieć, muszą po prostu wygrywać. Stomil Olsztyn to jest drużyna, która prawdopodobnie będzie w środku tabeli, a może nawet w dole tabeli. Nie wiem, czy spadną, pewnie są słabsze drużyny. Ale na Boga, to tak przecież nie może wyglądać. Przecież to jest jakaś totalna degenerada i paranoja. Przepraszam, nie atakuję Polonii, chcę jej w ekstraklasie, ale po prostu wygląda fatalnie. Boję się, że po 5 kolejkach będą 2-3 punkty tylko, bo mniej więcej tak to wygląda. Nie znam się na tej drugiej lidze. To powiem szczerze, to był chyba drugi albo trzeci mecz w życiu, który obejrzałem w telewizji lub za pośrednictwem tam tvpsport.pl. W tej klasie rozgrywkowym. Szczerze powiedziawszy, niewiele się to bardzo różniło od średniego meczu pierwszej ligi, czy nawet ekstraklasy,
ale błagam, niech ci piłkarze po prostu zaczną coś grać, bo wczoraj był po prostu trochę piach i trochę farta, że wyrównali. Fajnie, że jest pierwszy punkt, brameczkę strzela Fidziukiewicz, mój jakby trochę faworyt. Mam nadzieję, że będzie królem strzelców w tym sezonie. Ale bardzo bym prosił o punkty i to 3 punkty w następnym meczu i 3 punkty w każdym meczu tak naprawdę, bo to jest druga liga. Macie naprawdę świetne transfery. Ta drużyna ma grać przynajmniej o miejsca 6-8 albo o baraże, albo nawet na miejsca premiowane bezpośrednim awansem. Kotwica Kołobrzeg jest liderem, zdaje się, czy Puszcza Niepołomice, nie pamiętam, jakoś tak, więc naprawdę niech ta marka tego klubu jednak troszkę budzi respekt i budzi postrach wśród tych drużyn tej drugiej ligi, no bo Polonia Warszawa ma grać w Ekstraklasie. To są moje zdania. Chyba zaraz pociąg nadjeżdża, więc tyle, co sobie pogadałem. Życzę wszystkim miłego dzionka. Sorry, że dzisiaj tak ciut nostalgicznie, ale po tym, co wczoraj zobaczyłem na żywo, naprawdę no nie jestem zadowolony. Nie jestem zadowolony, a jestem warszawiakiem i chcę tej Polonii w Ekstraklasie już za 2 lata. Tak naprawdę będę niecierpliwy. O, tak, tak. Także z delikatnej wschodniej części Polski, zresztą widać po słoneczku, troszeczkę inaczej góry jak na zachodzie. więc tak. Później lub jutro filmik o najnowszym numerze piłki nożnej, a jest o czym mówić, bo ta gazeta nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Od deski do deski, każdy kibic powinien to czytać i znać. Słuchajcie, życzę cudownego jeszcze raz dzionka, do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich kibiców Polonii, hej!